Bo Szpila, oglądając tą walkę, na początku był niechętny do starcia z Budzianowskim, gdzieś tam mówił, że jeszcze potrzebuje czasu, a po tej walce już stwierdził, chyba że mógłby już spróbować. Czy ty masz podobne odczucia co do twojej osoby? Ja myślę, że tak, że nawet przed tą walką mógłbym tak powiedzieć, no bo, no wiesz, no, przegrywając niewiele tracę, ale no raczej tak czułem się, że no, mam dużo do zaoferowania w swoim biciu się, co mogłoby Kudzianowi przeszkadzać i mógłbym wygrać jeszcze tą walkę. Także myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej bym mógł wyjść z Mariuszem. No myślę, że tak po tej walce jeszcze pewniejszy w tych słowach jestem, ale a co do Szpili, to też zauważyłem to i też myślę, że no ma podstawy ku temu, tak? No ale nie ma co gadać, no jesteśmy młodsi, sprawniejsi trochę niż Pudzian. Mimo tego, że ma tą siłę, no to ja trenując z chłopami po 130 kg, nawet mamy takich kolegów, to widzę, że to nie jest wszystko.